Cześć, witajcie, z tej strony XDS i to będzie takie bardziej sekrety na YouTubie, przez co zostałem nominowany przez tutaj Alanka z YouTube'a. Tutaj macie link do jego kanału u góry, jeśli nie wiecie o co chodzi. I on tam zadał parę pytań, napisał te pytania, no i na nie odpowiem dzisiaj. Dobra, więc lecimy. Jaki był pierwszy film, który dodałeś na YouTube i czy nadal jest na kanale? Na kanale moim głównym go nie ma. Jest na moim bardzo starym kanale, który był w 2014 roku. Już 17 stycznia wrzuciłem filmik i to były Minecraft ciekawe pomysły, bardzo mocna automatyczna armata. W sumie zobaczcie go set tutaj. Na jaką odległość? Jaki jest twój ulubiony film na twoim kanale? Moim ulubionym filmem na kanale jest seria z Pylife, MTA, no pierwsze loty za płoty, że to był pierwszy odcinek tej serii z San Andreasa na serwerze. No chciałem kontynuować tą serię, ale oczywiście zapomniałem pasów, bo tam jakoś nazwę zmieniłem i nie pamiętam tej dokładnej nazwy i nie ma mojego konta, no. Najbardziej wstydliwa rzecz, którą powiedziałeś w filmie. Szczerze nie wiem do końca, bo najbardziej wstydliwą rzeczą to mogło być to, jak się darłem na Roberta, skacząc na trampolinie. W sumie zobaczcie sami. Jakie kanały stalkujesz po nowe filmy? Najbardziej chciałbym, żeby nowe filmy nagrały Eleven. W sumie macie tutaj link do jego kanału. Przejdźcie sobie, zobaczcie, zasubskrybujcie może. Tak samo Alanka. A więc przechodzimy do 5. pytania. Wolisz nagrywać czy edytować filmy? Szczerze wolę nagrywać filmy, ponieważ mój program, chociaż komputer mam bardzo mocny, to mój program przy dużej, no dużo ilości materiału, tam 120 około giga, na przykład jak nagrywam kamerkami, to mój program potrafi, no nieraz się skraszować i to porządnie, a ja jestem taki głupi, że często zapominam zapisywać sobie w trakcie edytowania i często filmy wychodzą drętwe, bo od nowa muszę obrabiać, a nie chce mi się tego robić. Przechodzimy do 6. pytania. 6. pytanie brzmi: ulubiona rzecz ze sprzętu to? No, są dwie moje ulubione rzeczy. Jedna to jest kamerka na kasku, a druga to jest oczywiście mój komputer, który jest mocnym komputerem i szczerze najbardziej moja taka ulubiona rzecz to jest na pewno komputer. Dobra, przechodzimy do 7. pytania. Oglądając moje filmy nie widzisz. I tego nie do końca rozumiem, bo oglądając na przykład filmy Alanka, to no oczywiście, że nie widać statywu ani niczego, ale to pytanie jest no trochę dziwne jak dla mnie. Po prostu dla mnie nie do końca zrozumiałe. 8. pytanie. Moja ulubiona pora na oglądanie filmów na YouTubie to? No jak dla mnie to wieczory i tak samo na nagrywanie. Wieczorami jest fajnie oglądać filmy, ponieważ jest cicho, nikt nie krzyczy z boiska, które jest obok, nie słychać żadnych krzyków i szczerze mogę się skupić na tych filmach, na oglądaniu i tak samo na nagrywaniu. Dzisiaj jeszcze wrzucę odcinek za wczoraj, którego nie wrzuciłem, z Deep Webu, z gry Welcome to the Game. Tutaj macie obraz tej gry. którą nagrałem z Igorem. Dobra, to przechodzimy do 9. pytania. Nauczenie się tego aparacie zmieniło moje nagrywanie. No na pewno zmieniło moje nagrywanie ustawienie balansu bieli oraz ustawienie w kamerce. Tutaj w opcji jednej, może nawet zademonstruję. Tutaj może będzie widać. O, nie widać, no to wam po prostu powiem, że oszczędzanie energii, ponieważ zamiast 1,5 godziny nagrywam 3 godziny, bo mi się nie świeci cały ten wyświetlacz i wszystko i mam więcej materiału i lepiej zrobionego. Dobra, więc ostatnie 10. pytanie. Zaraz po nagraniu filmu to na pewno zaraz po nagraniu filmu biorę go, zapisuję. To na pewno po nagraniu filmu idę do toalety, bo często nagrałem długie filmy, a później po prostu je edytuję sobie. Więc na pewno do toalety. I często dzwonię też do przyjaciół, o której godzinie film będzie. Dobra, więc dzięki za oglądanie. Ja jeszcze tutaj tylko nominuję wszystkich moich widzów, którzy mają konta na YouTubie, którzy nagrywają, nominuję do takiego samego, no tutaj, prawdziwego oblicza youtubera. I tutaj pytania macie w opisie na dole. Dziękuję tutaj Alankowi za no nominowanie, bo tak naprawdę nominował wszystkich swoich widzów, którzy mają konta na YouTubie, którzy nagrywają, więc Alanek, dzięki za nominację, pozdrawiam Ciebie, tak samo wszystkich youtuberów. Dzięki za oglądanie, cześć.